Halo, witam! Sims 2 dzisiaj. No i co, gramy do wtorku dzisiaj i Piotr jest mega zmęczony. I w ogóle Piotrze, słuchaj, bo sprawa jest taka, że fajnie by było... Aha, napraw. Umrzesz, jak będziesz naprawiał? No jest ryzyko, że umrzesz. Dobra, czy mamy gazetę? No nie mamy gazety. To zadzwoń po majstra. Nie, bo chciałam, żeby znalazł pracę, bo jednak wypadałoby. Zgłoś zaginięcie Sima, emitter, pet, lost, noises. Dajcie znać, jak to naprawić, bo aż się zlękłam teraz. Zadzwoń usługi. Bo ja się domyślam, że tu chodzi o Laurę po prostu. A jakby Laura już nie jest zaginiona. I chciałabym, żeby mi się korupcja nie rozwinęła tutaj w tym otoczeniu. Majster, proszę, tak, dziękuję. Więc jeżeli macie pomysł, jak to naprawić, to dajcie znać. A ja jeszcze Batboxa sprawdzę, bo jest taki fajny mod, który się nazywa Batbox. Dlatego się nazywa Batbox, bo Batman. Ale jestem ciekawa, czy da się na przykład fix. W sumie nie wiem, czy widzę to, co powinno być naprawione. Pet TV and Stereo to w ogóle jest też fenomenalne. No nie wiem, dajcie znać, jak to naprawić, czy to się w ogóle da naprawić, bo tak aż nie wiem. Dobra, Piotr, idź spać. Ty w sumie możesz chwilę pograć, skoro chcesz i lubisz. Piotrowi trzeba znaleźć pracę. Czy możesz zaprosić Apoloniusza do wspólnej gry? A, on sam się dołączył, świetnie. Ogólnie jest beka, jeżeli chodzi o zarobki, bo nie mamy żadnych. Rachunków co prawda jeszcze nie będzie, ale wiecie, o co chodzi. No po prostu jest duża chata po bogatej typiarze, która nie żyje i która była jedynym jakby utrzymywaczem tego domu. I nagle się okazuje, że Piotr nie pracuje, nie mamy jak utrzymać tego, jak przyjdą te zarobki. Boże, jak przyjdą zarobki, to się nie zesramy, ale jak przyjdą rachunki, to się zesramy. Wtedy to się w ogóle zesramy, Jezu drogi. Więc no, plan jest taki, żeby Piotra wysłać do roboty. Na pół etatu chociaż. I jakbyś na przykład nie wstawał tej godziny. Jezu, co ty masz? Staje się poważniejsza, wzmocni towarzyskość, wzmóc zrzędliwy. Jezu, ty po prostu, kiedy nie potrafisz kochać dziecka za to, jakie jest, więc chcesz, żeby było inne. Piotr, proszę cię. Wszystkie sprzęty psujesz po prostu. Się budzisz o jakiejś losowej godzinie w nocy. Weź sobie resztki, mordo. Jakąś kanapkę zjedz, nie gwiazdosz, proszę. Jest sobota w ogóle, więc można by było ja na jakąś parcelę publiczną się z tym dzieckiem wybrać. Bo to dziecko takie jakieś towarzyskie się zrobiło. Tak mi się wydaje, mimo że w sumie to jest całkiem nieśmiała i to jest... Nie wiem, dla mnie to jest to dość ikoniczne, że mimo tego, że jest dość nieśmiała, dość bardzo, to jest lubiana i to nawet bardzo. A ty weź się połóż, jakąś książkę poczytaj, ty w ogóle jesteś zero interesujący. Może jakiś pomysł na ciebie sobie wymyślimy, jakie ty masz zainteresowania, fitness, nudziarzem jesteś. Jakbyś ty się jeszcze ogrodem interesował, jako były klub ogrodnika, no cokolwiek. Ale nie, po co? Po co coś takiego? Dobra, typie, idź sobie skorzystaj. Dziecko wstało. Dziecko by coś zjadło w ogóle, więc dziecko niech sobie coś zje. Poczekamy, aż przyjedzie majster i nam tutaj poogarnia rzeczy. A weź sobie kawałek ciasta, kto ci szkodzi. Nic ci nie zaszkodzi, nikt ci nie zabrania. Ty w ogóle nie, zero znajomych poza tym dzieckiem. Może faktycznie znajdziemy ci jakiegoś znajomego, chociaż jakiegoś ziomka. To jest aż przykre. Przykro się patrzy na to, Piotrze. Żyjecie tylko ty i twoja córka adopcyjna. No, gdzie ten majster? No, jest i pan majster. No i pan Paweł. A tak naprawdę pan Leonard. A, to też było zepsute. O, świetnie. Dobra, weź to ponaprawiaj, typie. Bo Piotr to musi tutaj pracę sobie znaleźć. Tak nie, żeby coś. A no tak, to jeszcze pan pokojówka jest. Jezus. My w ogóle się nie wypłacimy. Piotrze, słuchaj, musisz pracę znaleźć. Co ty tam masz ciekawego? Dziennikarstwo. Nie chcę w dziennikarstwie. W tańcu to jeszcze gorzej w ogóle. Polityk. Wyobrażacie sobie Piotra w polityce? Jest coś, co na przykład, no nie wiem. O, pomocnik przy przejściu dla pieszych. O nie, bo będziesz pracować z tą, z Laurą. Ale na sportowca też nie nadajesz. No dobra, no to może to dziennikarstwo. Jednak może. Edytor albumu absolwentów. No dobra, pracuj w tym dziennikarstwie. Czy ty masz dzisiaj wolne? Masz, dobrze. To chodźmy sobie na parcelę publiczną razem z dzieckiem, żeby dziecko mogło sobie, nie wiem, pokopać w piłkę. O, chodźmy na boisko. Spędźmy sobie czas, poznajmy ludzi, może jakikolwiek. Znajdźmy znajomych. Cokolwiek. No tak, doczekać się wnuczęcia, już to widzę. Ogólnie jeżeli chodzi o tę rodzinę, to mój plan jest taki, że mi absolutnie nie będzie przeszkadzać, jeżeli się okaże, że wiecie, że będzie jakiś komornik czy coś tego typu. Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Czy to jest tak, to jest pan nie tak, Jezu Chryste. Najbardziej ikoniczny NPC po prostu w całym otoczeniu. Weź powitaj jakieś dzieciaki, żeby znać na przykład czy coś. Liczyłam, że to będą bardziej znaczące osobistości, ale widzę, że pan Lech nie tak wykorzystał
dostał całą pulę po prostu samą swoją osobą. A nieważne, czekaj, jest Jeremi. Weź poznaj Jeremiego, bo ty nie znasz Jeremiego. Maja. Maja, bo ty nie znasz Jeremiego. Chodź tu. No i sobie pogadaj z Jeremim. Ja chciałabym, żebyście jakoś tak, wiecie, w tym otoczeniu, w środku jakoś się tam integrowali, znali czy coś. Jezu, jak ci energia spadła. My dopiero przyszliśmy. Piotrze, dlaczego taki jesteś? O, jakąś piłką sobie porzucasz z tym Jeremim. Świetnie. A Piotr może się zdrzemnąć na ławce? Nie. Jaka szkoda. Żałuję. No już, Piotr, no już wracamy, Marudo. Dziecko się chciało pobawić, dopiero przyszliśmy, ale ty okropny jesteś, Boże. Halo, mieliśmy wracać. Piotrze, idź na parcelę, dom. To wyjście miało być dłuższe, a było bardzo krótkie i jest mi bardzo przykro z tego powodu, że było bardzo krótkie, ale liczę, że odbijemy sobie inaczej, bo jutro jest jeszcze niedziela, to może jakoś, nie wiem, imprezę zrobimy czy coś. Chyba, że jeszcze dzisiaj zdążymy. To by też nie było takie głupie, że jakby Maja po prostu robiła imprezę dla dzieci. Czekaj, znasz jakieś sensowne dzieci? No tak naprawdę tylko Franciszek wygląda jakby przyszedł, ale będzie późno, więc to nie jest dobra godzina na robienie imprez dla dzieci, bo przyjdą i będą musieli iść. Ale dobra, możesz spróbować chyba. Chyba, że ty nie możesz urządzić przyjęcia. Ty możesz? Tak, urządź przyjęcia. Nie zgłaszaj zaginięcia. Piotrze, wszystko co może być z tobą, żeby było nie tak, to jest z tobą nie tak. Dobra, a czy możesz na przykład zadzwonić sobie tutaj do Franciszka i sobie z nim pogadać? Jak to Franciszek nie posiada telefonu? Myślałam, że dawałam im telefon, bo ja ich przyprowadziłam. A, ty będziesz się zsuwać, świetnie. Świetne dziecko. Dobrze, no to musisz przyprowadzić Franciszka z domu, znaczy do domu, bo innego wyjścia nie widzę, moja droga. Ty weź się prześpi chwilę, dziadu, bo ty w stanie jesteś okropnym. Weź się trochę poogarniaj. Czy jest ktoś fajny, do kogo możesz zadzwonić i się zaprzyjaźnić? No to by było ciekawe, jakbyś do Laury zaczął dzwonić, ale no... No cóż, chyba żebyś dzwonił do tego, do Astra, na zasadzie, że jesteś ojczymem Laury i że chcesz dla niej jak najlepiej. O, teraz jest zgłoś zaginięcie Sima Name Local Zero. O tak, nie ma to jak zmiany. Będziesz dzwonić do Astra na zasadzie, że jesteś ojczymem Laury i ty nie chcesz dla niej źle, ty chcesz dla niej dobrze. I ty chcesz się upewnić, że wszystko u niej dobrze i tak dalej. Zaprzyjaźnić się z tym Astrem i ten Aster będzie ci wierzyć, bo dlaczego miałby ci nie wierzyć, że no, ty masz dobre, czyste intencje i że Laura nie będzie wiedzieć, że ty się zaprzyjaźniasz teraz z Astrem i z tego może coś wyjdzie. Ale widzę, że to mogło być całkiem spoko, że on mógłby się faktycznie interesować, bo on się interesował tą Laurą jednak mimo wszystko. Starał się, żeby wszystko było z nią okej i tak dalej. To Laura nie chciała utrzymywać kontaktów i zerwała i uciekła z domu. Ale generalnie Piotr nie był dla niej złym ojczymem, przynajmniej starał się nie być, więc to by było całkiem spoko, jakby teraz dzwonił, skoro zna tego chłopaka, to niech dzwoni do niego i się dowie, czy wszystko w porządku z nią. No, się zaprzyjaźnili idealnie, przekonałeś go do siebie, mój drogi, że masz czyste intencje, że jesteś dobrym ojczymem. Nie ma za co, świetny ojczym, dobrze. To niech świetny ojczym idzie spać, bo świetny ojczym jest w nie do końca świetnym stanie. I widzimy się, jak ktoś się obudzi. Jezu, ten komputer się znowu zepsuł? Przecież on dopiero co był naprawiony, no co jest? Jezu. Dziecko, wstawaj i pobaw się na przykład domkiem dla lalek, bo wyglądasz jakbyś lubiła robić takie rzeczy. I trzeba będzie ci znaleźć jakieś hobby. Twoje hobby to gry. Ja bym chciała pójść w ogóle na jakąś parcelę publiczną, gdzie jest dużo takich gier różnych, żebyś ty mogła sobie się pogierkować i pozobaczyć różne rzeczy. A że dzisiaj jest wolne, ty się masz nawet całkiem nieźle. Weź wstań i się ogarnij, zjedz coś i praktycznie od razu pójdziemy do centrum rozrywkowego. Co ty na to, Piotrze? Piotrze, miałeś zjeść coś. Zatrudnić majstra, no dopiero co zatrudnialiśmy, no nie wymyślaj, no. Skorzystaj z toalety i idziemy na parcelę publiczną znowu. I teraz to będzie centrum rozrywkowe, bo nasze dziecko ma się interesować zabawą. Piotr, idź na parcelę publiczną. Dziękuję, słuchaj się mnie. To nie jest Sims 4, żeby się mnie nie słuchać, a bardzo usilnie starasz się tego nie robić. Idealnie. No bo ja mam taki pomysł, że jeżeli dziecko może w coś grać, to niech w to gra. Niech ona sobie obejrzy, popatrzy chwilę, o tutaj, jak typiara jakaś gra sobie w bilard. Możesz? Możesz. Patrzysz sobie, jak oni grają w bilard. Świetnie. W kręgle nikt nie gra. W kręgle to pójdziemy zaraz, ale ja bym chciała... O Jezu, boisz się śpiewać w karaoke. Ja bym chciała, żebyś ty przyszła tutaj i zobaczyła to. O, tak, możesz sobie nawet usiąść. Ja wiem, że dzieci nie mogą grać w pokera, ale ja mam taki pomysł, że skoro ty masz być taką gamerką, gamiarą, to może nie gry komputerowe, tak jak Estella, tylko może jednak trochę co innego, czyli na przykład gry takie imprezowe typu rzutki. O, tu masz na przykład nie obudź lamy, to byś mogła sobie nie obudź lamy.
mamy na przykład pograć, o, zobaczyć sobie, może coś wygrasz tutaj, grając z Piotrem, świetnie. To nie jest takie głupie wbrew pozorom, przynajmniej dla mnie, że to by było ciekawe, jakby Maja brała udział w hazardzie w przyszłości. Na zasadzie gra w pokera, ale zobaczymy. Bo też mogłaby być na przykład, no nie wiem, profesjonalnym graczem w kręgle. O, to też by było ciekawe. Jakby była opcja zarabiania z tego, to już w ogóle. Da się w ogóle grać na pieniądze? Da się. Bo jest określ stawkę. No okej, totalnie to widzę w takim razie. Podoba mi się już ten koncept sam w sobie. Dobra, to wy sobie tutaj gracie. Ale fajnie było, żebyś ty jeszcze w kręgle pograła. Halo, halo kręgle. Graj. Pograj sobie w kręgle, moja droga. Mam nadzieję, że ci rośnie to hobby od gier i od kręgli i tak dalej. Jezu, ale poszło w bokiem. Tak, rośnie. Rosną gry. Dobra, podoba mi się. To w takim wypadku ja uważam, że odkryliśmy twoje powołanie. O, a ty przy okazji sobie pograsz z kimś tam. Dobrze. A tobie odkryliśmy powołanie, że będziesz grać w takie tego typu gry po prostu i będziesz się zakładać na pieniądze w przyszłości o to, żeby wygrać bądź też nie. No i elegancko. Dobra, ja jestem zadowolona. Jest godzina taka, że możemy wracać do domu i jeszcze zaprosić kogoś do domu, więc możemy wracać. Piotrze, chodź, jesteś nam potrzebny tylko po to, żeby dziecko mogło chodzić na parcele publiczne. W ogóle, czy Piotr musi mieć coś do pracy? No, kreatywność, ale w sumie ma tę kreatywność, więc spoko. Przynajmniej awans będzie, bo to śmieszne 57, to nie wiem, czy nam zapłaci rachunki, ale przynajmniej, żeby nie było, że Piotr się nie stara, nie? Dobra, wróciliście. Weź resztki w takim razie, ty sobie skorzystaj z toalety w tym czasie. Czy ty możesz? Nie, ty nie możesz zrobić imprezy. Dlaczego ty nie możesz zrobić imprezy? Nie podoba mi się to, że nie możesz zrobić imprezy jako dziecko. Ty masz 4 dni, ty nie będziesz jeszcze nastolatką w tej turze. Miałam cichą nadzieję, że będziesz. Dobra, ale weź sobie kawałek ciasta znowu. Piotr ma dzisiaj wolne. No wiem, że ma wolne i mi się średnio to podoba. No ale dobra, możesz zaprosić. Weź zaproś Astra w takim razie. Niech przyjdzie Aster. Pogadajmy sobie z Astrem na żywo na temat Laury w takim razie. Skoro ciebie ta kwestia interesuje, to proszę bardzo, zapraszam. I sobie spędzaj czas z nim. O, pogadajcie sobie właśnie o tej Laurze, jak tam ten związek wygląda, jak wam idzie. O tak, oczywiście o tych pocałunkach gadacie, od tym, o, tak, gadasz o pracy, że ty znalazłeś pracę, ty też znalazłeś pracę. No idealnie po prostu, idealnie. O, patrz, jakieś dziecko przyszło. Weź powitaj to dziecko, żebyś miała co robić. Naniella przyszła. Ej, powitałabym Naniellę z samego faktu, że ona się nie lubi z Astrem i to może być bardzo śmieszne, jak oni zaczną się bić ze sobą. Jezu, czemu wy tańczycie tutaj? Przyłącz się do tańca płomań. Jezu, jak ja kocham Sims 2, po prostu. To jest taki stan umysłu, że kocham. I ci w międzyczasie tu gadają. Tak, to po prostu sceneria dekady, nie? Czekaj, bo ty cierpisz na brak towarzystwa też, to powitaj kolejną osobę. O tak, kolejna osoba się dołączy do tego. tańczcie wszyscy, jak ja wam zagram. Czy to jest salsa? Tak, oczywiście, że to jest salsa. No co mogłoby innego lecieć takiego ikonicznego? Preza przed domem. No dobra, ale wy sobie gadacie o tym związku jego z Laurą, o tym, że no ty tęsknisz po Laurze, tak, po Laurze. I przy okazji, czy masz w ogóle zgłoś zaginięcie Sima dalej? Nie, nie masz już tego. Już nie ma, chyba że tylko na tym telefonie, ale nie, zniknęła ta opcja. Ej, to może się samo naprawiło, dobra. Jeżeli by tak było, to bym była mega szczęśliwa. Dobra, dziecko, czy ty możesz zaprosić kogoś w takim razie? Weź zobacz, czy możesz kogoś zaprosić. Jakby przyszedł Jeremi, to bym się popłakała ze śmiechu chyba. No nie, nie przyjdzie, a to by się obawa spełniła. No trudno. Dzwonimy dalej w takim razie. Apoloniusz. Może Apoloniusz przyjdzie. Apoloniusz przyjdzie. Dobrze. To idziemy się przywitać z Apoloniuszem, bo on pewnie przyjdzie na krótko, bo jest późno. Bo jestem dzbanem i za późno zadzwoniłam, więc no tak. Jezu, aż tak daleko strzelacie do siebie? Policjanci i złodziei? Jezu, czemu ją kopiesz? Co jest w ogóle? Ten, jak ją skopał w ogóle, Paster. Jezu, ale nie wiedziałam, że dziecko może dosłownie skopać drugie dziecko. Nie, no teraz to nie widziałam tego tak jak wcześniej. Wcześniej to było bardziej widoczne, że skopałeś ją. A teraz? No kurde, normalnie ją kopię, no co jest? Co jest z tą grą nie tak? Ja nie wiem. Dobra, dziecko, weź się zdrzemnij w ogóle. Może śpiące jesteś, ale ja nie odwidzę tego już. No, bawi ci się łapki. No dobra, ale dziecko miało się zdrzemnąć. Gościu, ty napraw tę wannę zamiast w kółko wycierać kałuże. Bo to nie ma sensu. Sobie skorzystaj, sobie spacić. Ty możesz wstać na chwilę jeszcze, a ty chcesz się zaprzyjaźnić z Jeremim. To świetnie. Ale to zamiast tego pod ręką jest Apoloniusz, więc opowiedz mu dowcip. Jest w ogóle strasznie podoba mi się stylu Vananielli, nie? Po prostu...
z jakiegoś powodu świetnie wygląda w moich oczach. W ogóle lubię rudych Simów. Kto by pomyślał, nie? Wcale nie tak, że sama jestem ruda. Absolutnie. Nie, ja rudy kolor, włosy... Kto by pomyślał? Skąd by znowu? Absolutnie. Dobra, dziecko, idź sobie tam. Śpi na przykład, czy coś. Piotr śpi. Świetnie. Apoloniusz i ja wychodzimy. Sergia przyszła, w ogóle się zdenerwowała. To też jest całkiem ikoniczne, że przyszła akurat Sergia, a nie Ksawery. No ale dobra, widzimy się rano. Jezu, w ogóle właśnie się zorientowałam, że do dupy trochę, bo ty pracujesz w takich godzinach, w jakich akurat jest dziecko w domu, więc trzeba będzie zapłacić opiekunce do dziecka, więc wyjdziemy na zero, jeżeli chodzi o hajs, który ty zarobisz. To jest bez sensu. To jest arcy bez sensu w ogóle. No ale dobra, no usługi, zadzwoń po usługi. I sprawdzimy w terminarzu w takim razie. A nie, ty jesteś w terminarzu, dobra, to nieważne. Chcesz dostać awans, dobrze. To weź się tam poogarniaj. Weź, panie kurdomowy, zrób jakieś jedzenie. Przygotuj dla grupy jakieś spaghetti, żeby było jakieś normalne jedzenie, bo te kanapki to takie mało, mało żywnościowe. Dobra, nieważne, zjedz kanapkę jednak. Jednak kanapka to jest bardzo świetny posiłek, ja w ogóle nie wiem, co ja miałam wcześniej do kanapek. No ale trzeba też zadzwonić po pożarcie, no. Lodówka się skończyła, sklep spożywczy. Pyk, pyk. Maja, wstawaj. Toaleta, czyszczenie. Dobra, jest dostawa. Jakbyś mógł jeszcze odebrać przesyłkę, to już w ogóle byłabym bardzo wdzięczna, dziękuję. Jezu, 800 wydaliśmy na to, nie spojrzałam. Czemu ja taka jestem? Dobra, dziecko jedzie do szkoły. Dziecko, czy możesz jechać do szkoły? Czemu Simowi anulowują interakcję w ten sposób? Nie podoba mi się to. Ty gotujesz. Dobrze. Zrób spaghetti jak prawdziwy mężczyzna domu. Dobra, zachowaj resztki i sobie dojesz tę kanapkę. O, świetnie. No i elegancko. No i mam nadzieję, że będzie ten awans, no bo jest krucho. Jest poniedziałek. Te rachunki są kiedy? We wtorek? Chyba we wtorek. Ale my nie zapłacimy od razu tych rachunków. To będzie niewykonalne po prostu. Niemożliwe. No i trzeba by się bardziej Mają zająć i jej znajomymi tak na dobrą sprawę. Trzeba by Apoloniusza jeszcze zaprosić, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Trzeba się bardziej z Jeremim zaprzyjaźnić, bo to jest całkiem słodkie i ja ją tak widzę, że no ona jest nieśmiała, ale wszyscy ją lubią. To jest moje wyobrażenie na Maję. Bo ona jest jaka jest. To w sumie nie jest uprzejma, nie? Jest lekko duchem, więc dlatego mogą ją lubić. Ale, czemu ty płaczesz? Aha, bo się źle czujesz. Toaletkę do makijażu chcesz kupić. Trochę się minąłeś z powołaniem kolegom, no ale dobra. I tak kontynuując wątek, ja w sumie nie wiem, dlaczego tak widzę Maję, ale trochę widzę ją jako taką osobę, która po prostu byłaby lubiana i sama by nie do końca rozumiała, dlaczego jest lubiana przez tych ludzi. Czy drzewo się pali? Tak. Oczywiście, że drzewo się pali. Jak dobrze, że pada deszcz. Nie to, co u pionków. Jezu, przypomniał mi się ten pożar u pionków, nie? Gdzie coś tam się paliło i akurat przestał padać ten deszcz, no po prostu... Dobra typie, czy jest ktoś, do kogo możesz zadzwonić? No spróbuj może zadzwonić do tej Laury, może odbierze. Laura, ja tylko chcę porozmawiać przez chwilę, czy wszystko u ciebie dobrze, bo ja się martwię i w ogóle, bo uciekłaś z domu. Proszę, to chociaż powiedz, czy wszystko w porządku, jak tam z pracą, czy chorujesz, czy chora jesteś. Pamiętaj, że to ważne, żeby dbać o siebie i o swoje zdrowie. Smutny Piotr, nie. Podoba mi się to, że im wcale nie rośnie aż tak szybko ta relacja. Dobra, ale to koniec rozmów z Laurą, ona ci tylko chciała powiedzieć, że żyje w takim razie. Ale cokolwiek jakoś tam dałeś znać, że faktycznie myślisz o niej, nie? Że dalej masz ją w głowie i jedziesz do pracy teraz. Powodzenia, mam nadzieję, że awans dostaniesz. O, Tacjan przyszedł, akurat jak nikogo nie ma w domu. Ech, abym go powitała z chęcią. Dzień dobry, Maja, dostajesz wyższe oceny, świetnie. I przyprowadzasz jakiegoś Kazika Lico. Zły pomysł, żeby dziecko zostało same w domu, no spoko, tylko że opiekunka miała przyjechać, halo, gdzie jest opiekunka? Opiekunka do dzieci, teraz, bądź tu teraz, możesz? Dziękuję. Po prostu, czy mogę na ciebie nakrzyczeć? Nie, nie mogę, szkoda. Dobrze, odrób lekcję w takim razie. Albo czekaj, tu jest Maurycy. Powitaj Maurycego w takim razie. Halo! No i już nie możesz powitać Maurycego. Dobrze, to lekcję później. Podzwoń do ludzi, weź się tam zaprzyjaźnij, na przykład z Jeremim, o, pogadaj sobie z nim przez telefon. Trzeba będzie anulować tej typiarze terminarz, bo ona chyba nie rozumie, że ma przychodzić wtedy, kiedy, no, Piotr pracuje, a nie wtedy, kiedy pracuje Wiktoria, która nie żyje. Na przykład dla mnie to jest całkiem oczywiste, ale widzę, że nie dla wszystkich. Dobrze, dostał awans? Dostał awans. Świetnie. I pracuje w tych samych godzinach, w których pracował wcześniej. Prowadzisz bloga i zarabiasz na blogu.
Wiele osób o tym marzyło kiedyś. Dobrze, czy możesz wyprosić? Pani, ja pani chcę wyprosić, pani. Pani wyproś. Co to jest? Przyłącz się do tańca płomańca. Nie, dziękuję. Weź się dziecko ogarnij, proszę. Ja muszę to na pauzie zrobić, bo wy nie rozumiecie, co ja potrzebuję od was. Ty możesz sobie poćwiczyć przemowy w takim razie i potem się zajmiemy tym terminarzem, bo to nie działa tak, jak powinno. Ale najpierw ogarnijmy dziecko. O, ogarniesz się. Świetnie. Zjesz coś. Tak, ty jesteś ogarnięty, możesz tam dzwonić, dobrze. Tu spaghetti, tu opiekunka i anuluj terminarz, dobrze. I ty jak anulujesz ten terminarz, to zadzwoń na usługi jeszcze raz. Mam nadzieję, że to zadziała. Dobrze, opiekunka do dziecka. Dzwoń, świetnie. O, boisz się stracić pracę, no nie dziwię ci się. Sprawdź w terminarzu. Tak, i teraz to powinno być na twój terminarz, a nie na terminarz twojej zmarłej żony. Kurde, to jest niepojęte. Dobra, ty, on się żegna, dobrze. To wita mnie, niech oznacza, że się żegna. Ty w międzyczasie możesz zadzwonić jeszcze na przykład tutaj do Jeremiego, tak żeby tylko pogadać. Klatka szynszyli to rzecz, którą chcę kupić. A wiesz co? Szynszyli jeszcze nie mamy. Ja bym ci kupiła szynszyle. Co ty na to? Mamy klatkę dla ptaka, ale szynszyli jeszcze nie mamy. O, to w ogóle muszę ogarnąć. Bo to jest domowa psia zagroda, ale jest mod, który sprawia, że to nie jest pies, tylko że to jest króliczek. I ja muszę to zrobić. Muszę się wreszcie tym zająć, bo jeszcze tego nie zrobiłam, bo jestem małym, słodkim dzbanem i zapomniałam o tym. Ale fioletową bym ci dała. O, proszę bardzo, fioletowa, żeby było widać. Strasznie mała jest ta klatka, bo to nie powinno tak wyglądać. Szkoda mi tego zwierzątka, no ale no tak, takie simsy, nie? Szynszyla by się w życiu w czymś takim nie zmieściła. Dobrze, chomiczek taki. Ej, miejmy szynszylę, która wygląda jak chomik i nazywa się szczurek. To będzie świetny pomysł. To jest po prostu rodzicielstwo poziom max, że wiecie, nie stać was na utrzymanie domu, nie stać was na życie, a mimo tego dziecko mówi: tato, ja chcę szynszylę, i wy kupujecie te szynszyle. I teraz musicie jeszcze wydawać pieniądze na te szynszyle i tym bardziej nie macie pieniędzy na nic, bo musicie wydawać jeszcze pieniądze na szynszyle. I dziecko mówi: ale ja się będę opiekować tą szynszylą, proszę tato. I potem się okazuje, że to wy musicie się opiekować tą szynszylą. Tak, dokładnie tak jest. Dokładnie tak bywa przez całe życie, niestety. No, chcesz się zaprzyjaźnić z Jeremim? Dobrze, będziemy do tego dążyć. Na razie idź, słonko, spać. Proszę, to jest twoja szynszyla, to jest twój szczurek, który słodko się tam telepie na kołowrotku i mam nadzieję, że ci się podoba. Dobrze, a ty, Piotr? Ty, Piotr, oczywiście robisz to, co umiesz najlepiej, czyli stoisz w miejscu, nic nie robisz. Idźcie spać. Widzimy się rano i to będzie ostatni dzień tury. Jakby mnie było słychać trochę inaczej, to przepraszam, ale testuję ustawienie mikrofonu, bo tak wyobraźcie sobie, zwierzę wam się z czegoś, to znaczy jestem stara, znaczy w sumie nie jestem stara, jestem całkiem młoda, ale czuję się staro, bo trochę boli mnie szyjny odcinek kręgosłupa i testuję po prostu ułożenie mikrofonu, tak żeby w miarę jakoś ergonomicznie siedzieć w tym siedzeniu i to przy okazji opowiadam historię życia, bo słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby dbać o kręgosłup, więc zwracajcie uwagę na to, jak siedzicie przed komputerem, bo później skończycie tak jak ja, że będziecie chcieli dalej siedzieć przed tym komputerem, a będzie problem, bo będzie was boleć czy kręgosłup, czy szyja, czy cokolwiek innego i dalej będziecie siedzieć, bo dlaczego mielibyście nie siedzieć przed tym komputerem, ale z bólem będziecie siedzieć. Także daję znać, że może mnie być trochę minimalnie słychać inaczej, bo sobie przestawiłam ten mikrofon. Jezu Chryste, co ty robisz z tą szynszylą? Ta zabawa nie rośnie ci tak szybko, jak powinna, mam wrażenie. No ale spoko, jak się bawisz, to się baw dziecko. Co tutaj? Ściska mnie przyjaźnie. No spoko. To mnie ściśni, tato. O, tutaj się jeszcze lalkami pobawię. Czy ty masz wszystko do awansu? Masz. Dobra. Czyli czysto w teorii powinieneś ten awans dostać. Co to jest? Aha, to jest kartka z randki. A to była twoja? Nie, to jest do Sima Stefan. To dość ikoniczne w takim razie, że to tu cały czas było, mimo że ona już nie była ze Stefanem. O, ty też chcesz się bawić z szynszylą. Dobrze, to się pobawisz z panem szczurkiem. Ja powinnam go nazwać pan szczurek zamiast szczurek, ale nie przyszło mi to do głowy. No niestety, świetne pomysły najczęściej przychodzą po czasie. No ten to chociaż głaszcze i przytula te szynszyle, a nie jakoś rzuca nią na boki i trzęsawki przynajmniej nie dostanie to zwierzę. Matko święta. Biedne zwierzęta w tej grze. Ja cały czas słyszę muchy w ogóle. Ja nie wiem skąd... Aha! Jezus! Weź to posprzątaj. No to jest tak sneaky po prostu. Tego nie widać. Coś wisi nad tym w ogóle? Nie.
A nie, tu jest lampa. Nie, bo przeszło mi przez myśl, żeby po prostu zamienić lodówkę z tym blatem, bo ja nigdy nie widzę, co jest za tym i to się psuje i jest do dupy później. Dobra, dziecko, chodź, zjedz sobie coś. Zjedz sobie spaghetti na śniadanie, twoje ulubione. Jezu, czemu ty tańczysz w kuchni teraz? Kocham taniec połamaniec. Po prostu absolutnie uwielbiam. Jakby można było na studniówce zatańczyć całym rokiem taniec połamaniec z dwójki, to moje marzenie, które już nigdy się nie spełni, bo jestem na to za stara. Dobra, weź może na przykład zdrzemnij się chwilę, albo odpręż się. Dobrze ci to zrobi. Zajmiemy się chwilę tobą. Czy ty masz jakieś ciekawe umiejętności? Masz dużo kreatywności jako dziecko. Dobrze. W sumie to by było całkiem urocze, jakbyś ty lubiła tańczyć i ty byś tańczyła właśnie ten taniec połamaniec, bo lubisz tańczyć i ty byś na przykład pracowała kiedyś w przyszłości w tańcu, jakbym na przykład nie zapomniała o tym. To by było śmieszne, jakbyś ty lubiła grać w karty i tańczyć. To po prostu... Takiego Siba to jeszcze nie miałam. Podoba mi się ten pomysł. Zobaczymy jeszcze jak z wykonaniem. Dobra dziecko, leź do szkoły, no bo to już czas najwyższy. Ty możesz wyłączyć to. Świetnie. Możesz do kogoś interesującego zadzwonić, bo masz taką małą potrzebę towarzystwa, że fajnie by było. Do opiekunki możesz zadzwonić, żeby ją ochrzanić, żeby więcej nie robiła tego, co zrobiła ostatnio. Czyli żeby wiedziała, kurde, o której ma przyjść do pracy, a nie, że dziecko musi dzwonić po nią. O tak, 2000 rachunków. O, Aleksandra przyszła. Czekaj, dzień dobry. Chodź, powitaj Aleksandrę. Cześć, Aleksandra. Dzień dobry. My się jeszcze nie znamy, ale teraz ja mieszkam w twoim domu. Znaczy, to już nie jest twój dom, ale to jest twój dawny dom. Rozgość się jak u siebie. W sumie to by było spoko, jakbyście się na przykład, no nie wiem, faktycznie znali. Skoro to jest siostra Laury i to jest dziecko Wiktorii, to Piotr może chcieć tak stwierdzić, że na starość, że jakoś w ogóle zacząć utrzymywać ten kontakt, czy w ogóle jakoś, żeby powstał jakikolwiek ten kontakt. Jezu, czemu macie jeden piorun? Nie, nie ma czegoś takiego jak pioruny między wami, nie wolno. Ale możecie pospędzać sobie czasu trochę razem. No, twórz więzi rodzinne między ludźmi, którzy nie są twoją rodziną. A potem możesz pójść coś zjeść. Miło, że było nas stać tym razem na rachunki. Ale mówię, nie pogardzę, jak następnym razem przyjdzie komornik. Dobra, ale podobno może się uda, że dostaniesz awans, więc zobaczymy. Leć do pracy, mordo. Wątpię, ale chociaż w sumie masz wszystko, co jest wymagane. Może się uda. Dobra, teraz przyjechała. No, Karen. Dzięki, Karen. Dzień dobry, dziecko. Nikogo nie przyprowadzasz ze szkoły, szkoda. Dobra, odrób sobie lekcję. Potem musisz się zająć sobą. Idealnie, a potem może do kogoś zadzwonisz. Co ty na to? Może do Jeremiego. Może się zaprzyjaźnisz z Jeremim. Może się uda. Wiem, że niby gramy do 18, ale chwilę przedłużę, bo mam potrzebę chwilę przedłużyć, więc chcę, żebyś zadzwoniła jeszcze. I ten dostał awans, dobrze, świetnie, dużo, szczyt kariery, wow, ale fajnie. Dobra, ale dzwoń do Jeremiego, sobie z nim pogadaj. O, ty chcesz się z Aleksandrą zaprzyjaźnić, dobrze, będziesz mieć wreszcie jakiś cel w życiu. I pracujesz, aha, dalej pracujesz w takich lipnych godzinach. No dobra, to co, ja się będę powoli żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobał nawet taki luźniejszy trochę odcinek, w którym trochę rozwijamy relacje, trochę staramy się znaleźć pomysł na tych simów, coś tam wymyślamy, coś tam chodzimy na parcele i tak dalej. Zobaczymy, co będzie w przyszłym odcinku. Na pewno będą urodziny, w sensie w przyszłej turze. Nie, że w przyszłym odcinku, tylko w przyszłej turze. No i mam nadzieję, że nie pozapominam pomysłów na Maję, bo mega podoba mi się pomysł osoby grającej w karty i grającej w bilard i grającej w kręgle, a jednocześnie tancerki. Z jakiegoś powodu jakby coś powoduje, że strasznie podoba mi się ten koncept. Także jakbym miała zapomnieć, to krzyczcie na mnie, bardzo proszę. Także jak na razie to halo, żegnam. I widzimy się w następnym. To pa!